tego freshera poświęcimy najpopularniejszej bohaterce gier komputerowych, Larze Croft, która właśnie obchodzi 10 urodziny. Nawet ludzie zupełnie nie znający się na wirtualnej rozrywce rozpoznają ponętną panią archeolog. Piękna Brytyjka nie tylko przyczyniła się do spopularyzowania gier na całym globie, ale także wprowadziła całą masę wspaniałych innowacji, a przy okazji zarobiła kupę kasy dla wydawcy. Mimo tych wszystkich sukcesów seria szybko zaczęła podupadać, a ratunkiem okazało się przekazanie jej w ręce zupełnie nowych programistów. Dzięki nim w zeszłym roku mogliśmy zagrywać się w legendę, a teraz mamy okazję zmierzyć się z Anniversary. Jak na tytuł świętujący 10 urodziny Lary przystało, tym razem mamy do czynienia z regularnym remake'iem pierwszej części. Autorzy zabrali się za stare poziomy i całkowicie je przerobili, by pasowały do realiów 2007 roku oraz by pozwalały na wykorzystanie nowych umiejętności Lary, które nabyła w legendzie. Przede wszystkim chodzi tu o umiejętności wspinania się i używania magnetycznego zaczepu z linką, za pomocą którego w wyznaczonych miejscach możemy, huśtając się, pokonywać przepaście. Good afternoon, Miss Croft. Tym razem szukamy Skiona, który jest prawdziwą obsesją Lary. Od dzieciństwa, w trakcie którego słyszała opowieści ojca, aż po dorosłość, kiedy już całkowicie samodzielnie zaangażowała się w poszukiwania artefaktu z zaginionej Atlantydy. Skion to przedmiot o wielkiej mocy, w którym zawarta jest cała spuścizna tej tajemniczej cywilizacji. Kto go kontroluje, ten może samodzielnie zmieniać oblicze świata. Kiedy więc do Lary zwraca się bogata bizneswoman Jacqueline Nagla z cenną informacją o jednej z części Skionu, nasza bohaterka bez zastanowienia rusza do Peru. Historię poznajemy oglądając przerywniki filmowe. Część z nich jest interaktywna, to tak zwane Quick Time Events. W odpowiednim momencie musimy wcisnąć odpowiedni przycisk na joypadzie czy klawisz na klawiaturze. Jeśli tego nie uczynimy, Lara zwykle ginie w jakichś bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. Na szczęście czasu na wciśnięcie guzika jest tyle, że właściwie nie da się skusić. Gra od razu rzuca nas na głęboką wodę. Już pierwszy etap wymaga masy kombinowania i skakania. Elementy zręcznościowe są identyczne jak w legendzie. Ściany roją się od skalnych półek, których możemy się chwytać. Skaczemy po nich niczym konik polny, ciągle rozglądając się i szukając kolejnego miejsca, którego da się złapać. Czasem zdarza się, że omsknie nam się ręka, zwłaszcza przy długich skokach, i wtedy musimy reagować szybko, wciskając odpowiedni klawisz. Tym samym klawiszem przyspieszamy wspinaczkę albo przesuwanie się po krawędzi, dzięki czemu zaoszczędzamy masę czasu. We wspinaczce wykorzystujemy także inne elementy otoczenia, liny, wystające żerdzie, na których można się kręcić, oraz słupy, na których da się balansować. Ten ostatni element jest jedyną nowością w akrobatycznych umiejętnościach Lary. Wszystkie pozostałe poznaliśmy już w legendzie. W Anniversary nie ma żadnych ludzkich przeciwników, z którymi wdajemy się w wymiany ognia. Nie ma fragmentów, w których jeździmy na motocyklu. Nie ma poziomów w Paryżu, Tokio czy we wraku statku. Nie ma też wkurzającego chłopaczka, siedzącego gdzieś bezpiecznie w Anglii i brzęczącego nam bez przerwy smutne kawałki przez interkom. Jesteśmy tylko my i pokaźna przestrzeń, zmyślnie zaprojektowana w taki sposób, aby jak najbardziej utrudnić nam odszukanie dalszej drogi. Rozgrywka w głównej mierze sprowadza się do nieustannych zmagań z problemem. Co zrobić, żeby otworzyć kolejne drzwi? W każdym odwiedzanym grobowcu główny cel jest jasno określony. Mamy odnaleźć fragment Skiona, który jest ukryty gdzieś głęboko pod ziemią. Drogę musimy znaleźć sobie sami, co jest czynnością znacznie trudniejszą niż brzmi. Każde kolejne pomieszczenie to skomplikowana, przestrzenna zagadka, w której zawsze musimy wykazać się małpią zręcznością, a czasem dodatkowo refleksem lub pomysłowością. Rozgryzanie kolejnych zagadek zajmuje sporo czasu. Legendę da się skończyć w kilka godzin. Anniversary to przynajmniej 10 godzin zwiedzania grobowców. Fani pierwszego Tomb Raidera powinni być zachwyceni, bo w grze znalazły się wszystkie znaczące zagadki z tamtej gry. Jest więc maszyna z kołami zębatymi, których fragmenty rozrzucone są po całym systemie jaskiń. Aby ją wprawić w ruch, musimy odnaleźć wszystkie trzy zębatki, z których każda ukryta jest w innej części jaskini. To wyzwanie głównie dla zręczności. Wyszukujemy drogi po skalnych półkach.
Czasem wystarczy tylko skakać, innym razem musimy strzelić w jakiś wyznaczony element otoczenia. Na przykład w linę, która uwalnia most, pozwalający przedostać się na drugą stronę rzeki. Nie mogło obejść się bez słynnego starcia z tyranozaurem, poprzedzonego dramatyczną walką z raptorami. Dodam w nawiasie, że czytający te słowa dostał zawału, kiedy pojawił się ten potwór. Najpierw pokonujemy falę wkurzających jaszczurek, by na koniec stawić czoło ogromnemu potworowi. Jego skóra jest zbyt twarda, by przebić ją zwykłymi kulami, więc uciekamy się do sztuczki. Naprowadzamy T-Rexa na kolce umieszczone przy krawędziach areny, na której toczy się walka. W ukrytym wysoko w greckich górach klasztorze odnajdziemy ukrytą świątynię z czasów antycznych. I znów wrócą wspomnienia. Jest gigantyczna cysterna, którą trzeba odpowiednio opróżniać i wypełniać wodą, by dotrzeć do inaczej niedostępnego pomieszczenia. Możemy powtórzyć słynny skok z 20 metrów do małego basenu na samym środku pomieszczenia. Musimy tylko uważać, bo nadal pływają w nim dwa złośliwe krokodyle. Na swoim miejscu znajduje się też komnata czterech wyzwań – Hefajstosa, Atlasa, Damoklesa i Posejdona. Antyczne postacie patronują czterem zagadkom logicznym, które w dawnych czasach przyprawiały graczy o prawdziwe szaleństwo. Teraz pokonanie tych prób jest znacznie łatwiejsze. Najpierw jednak rozgryzamy wysoką wieżę stojącą w głównym pomieszczeniu. Ona sama jest zagadką. By dostać się do komnaty z wyzwaniem, najpierw torujemy sobie drogę. Przewalamy kolumnę, przesuwamy skrzynię, by stworzyć sobie powierzchnię do wybicia i skaczemy odważnie po ścianach. Znów zobaczymy pomnik króla Midasa, który zamieniał wszystko w złoto. Uważamy, by nie stanąć na odłamanej ręce, bo szybko zamienimy się w piękny, błyszczący posąg. Za to magiczna przemiana posłuży nam do zamieniania ołowianych sztabek w złote, którymi otworzymy zamkniętą bramę prowadzącą do wewnętrznej świątyni. Ponownie odwiedzimy Egipt, gdzie w ukrytym mieście rozwiążemy najtrudniejsze zagadki w grze. Zwiedzimy ogromne posągi egipskich bogów, po których łazimy w górę i w dół, szukając przełącznika pozwalającego nam otworzyć bramę do artefaktu. Rzeźby są ogromne i prawie nie mają elementów, po których można się wspinać. Problem rozwiązujemy poprzez odpowiednie zalewanie i opróżnianie pomieszczenia wodą. Mamy tu także przykład klasycznej Tomb Raiderowej zagadki. Patrzymy na obrazek, który pokazuje, jak ustawić małe skarabeusze. Strzelamy w nie tak długo, aż przyjmą odpowiednią pozycję. Na koniec gry trafimy do wnętrza wysepki, w której Atlantydzi zbudowali swoją świątynię. Najpierw przebijamy się przez kopalnie, w których uruchamiamy maszynę borującą. Wymaga to odnalezienia trzech bezpieczników, zmyślnie ukrytych w okolicy. Później wystarczy przedostać się przez tunele zalane gorącą, roztopioną lawą i otworzyć piramidę. W tym celu wykonujemy akrobatyczne sztuczki na wystających z jej ścian kolcach. Niektóre z nich osuwają się w dół, to przełączniki, które odblokowują bramę do wnętrza kompleksu świątynnego. Przechotaczające uczucie izolacji, które ogarnia nas w ostępach grobowca, jest całkowicie zamierzone. Autorzy już rok temu zapowiadali, że ta część będzie wierna oryginałowi, a to oznacza całą masę biegania po ruinach, rozwiązywania skomplikowanych zagadek logicznych i przestrzennych puzli oraz okazyjnego strzelania do zwierząt. Abyśmy nie mieli wyrzutów sumienia związanych z tą ostatnią czynnością, cała fauna, łącznie ze szczurami, została wyposażona w błyszczące, złowrogo oczy. Atakują nas wilki, lwy, niedźwiedzie czy ogromne goryle.
Starcia są dynamiczne i wymagają od nas niemałej zręczności. Gdy zostaniemy zaatakowani, natychmiast otwieramy ogień. Chcąc nie narazić się na ataki przeciwników, skaczemy i wykonujemy uniki. Skoki to także jedyny sposób na wyrwanie się z otoczenia. Uważamy na kamerę, która szaleje, gdy zbytnio zbliżamy się do ścian pomieszczenia, w którym toczy się walka. Gdy zauważymy błysk na przeciwniku, to znaczy, że przygotowuje się on do ataku. Potwór zaczyna szarżować, a gdy jest blisko nas, czas na chwilę zwalnia. W tym momencie robimy unik, a jeśli odpowiednio wymierzymy czas, zabijamy wroga jedną kulką. Arsenał jest niewielki, ale doskonale wyważony i przemyślany. Broń to wierne kopie giwer, którymi strzelaliśmy w pierwszej części. Nawet znajdujemy je mniej więcej w tych samych momentach rozwoju historii. Podstawowy oręż to pistolety. Mają nieskończoną amunicję, ale nie rażą zbyt mocno. Używamy ich w trakcie walk z mało wymagającymi przeciwnikami oraz do zestrzeliwania niektórych przedmiotów czy uruchamiania specjalnych przełączników. Pistolety Magnum to bardziej zabójcza wersja podstawowej broni. Rzeczywiście mają znacznie większego kopa i szybko zabijają przeciwników, ale jednocześnie błyskawicznie wypluwają amunicję. Najwydajniejszą bronią okazuje się strzelba. Jest potężna, a jej strzały powalają nacierających przeciwników. Są też niestety wady. Zasięg ma wyjątkowo podły. Strzela powoli, a doładowanie amunicji trwa wieki. Pistolety maszynowe zdobywamy na samym końcu gry. To świetna broń, ale warto ją zachować na walki z ostatnimi bossami. Wtedy przyda się ich szybkostrzelność i spora siła rażenia. Normalni przeciwnicy są znacznie trudniejsi niż byli w przeszłości, ale prawdziwe problemy zaczynają się w trakcie starć z bossami. O spotkaniu z tyranozaurem już wspomnieliśmy, ale to nie jedyny wymagający wróg, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Spójrzmy na bitwę z dwoma obrzydliwymi centaurami. Schemat walki zwykle jest bardzo podobny. Najpierw ostrzeliwujemy przeciwnika, doprowadzając go do wściekłości. Poziom zdenerwowania widzimy na wskaźniku znajdującym się tuż poniżej paska zdrowia przeciwnika. Gdy sięgnie zenitu, potwór wpada w szał i zaczyna szarżować. Kiedy czas zwalnia, robimy unik i czekamy, aż dwa celowniki zejdą się w jeden. Wtedy strzelamy. W przypadku walki z centaurami wykorzystujemy moment oszołomienia na wyrwanie tarczy linką z hakiem. Tarcza przydaje nam się później do odbicia promienia zamieniającego w kamień. Gdy centaur zostanie spetryfikowany, zasypujemy go kulami z naszej najmocniejszej broni. Walki to sympatyczna odmiana, ale większość czasu spędzamy zwiedzając podziemne grobowce. W końcu tytuł gry do czegoś zobowiązuje. Wydawać by się mogło, że skakanie po piłkach to prosta czynność, ale w rzeczywistości każdy skok powinien być dobrze wymierzony w czasie i przestrzeni. Często liczy się nie tylko odległość, jaką pokonujemy, ale także moment, w którym to robimy. Jeśli wykonamy skok o sekundę za wcześnie, poszatkują nas wirujące ostrza. Sekunda za późno i platforma, w którą celowaliśmy, chowa się w ścianie. Starannego timingu wymagają także fragmenty, w których wykorzystujemy linę z hakiem. Tu musimy skoczyć dokładnie w określonym momencie, bo inaczej wylądujemy w kilkusetmetrowej przepaści. W późniejszej części gry poszczególne elementy zaczynają się ze sobą łączyć, więc mamy i huśtanie się na linach, i skakanie po chowających się półkach, a wszystko to w ściśle określonym czasie, bo na przykład zaraz zamknie się krata. Oto przykład takiej sekwencji. Znajdujemy się w korytarzu zalanym lawą. Z sufitu spadają płonące odłamki. Dokładnie wymierzamy moment skoku na półkę. Z niej skaczemy na drabinę i szybko schodzimy na dół. Teraz przeskakujemy po wysepkach w rzece lawy. Poruszamy się szybko, bo wysepki błyskawicznie zaczynają tonąć. Skakujemy na półki i na żerdź, z której wybijamy się na słup. Poszczególne elementy akrobatyczne łączą się w całość. By przejść grę, musimy obserwować otoczenie i wykorzystywać nasze umiejętności w odpowiednich miejscach i we właściwym czasie. Sympatycznym mrugnięciem okiem do graczy pamiętających pierwszą część są całkowicie nieprzydatne, ale bardzo efektowne sztuczki, które może wykonywać nasza bohaterka.
Gdy w trakcie wspinania się na krawędź przytrzymamy klawisz skoku, Lara wykonuje efektowną stójkę. Biegnąc po prostej powierzchni, możemy rozerwać się sekwencją akrobatyczną. Wystarczy tylko szybko wciskać klawisz uniku, a Lara zacznie wykonywać efektowne skoki i salta. Uważamy, by nie robić tego w pobliżu krawędzi, bo łatwo polecieć w przepaść. Fani z pewnością pamiętają wyjątkowe uczucie towarzyszące skokom z urwiska do wody. Jeśli zaraz po skoku wciśniemy klawisz uniku, Lara efektownie rozłoży ręce i poszybuje w dół. Takie skoki pozwalają nam szybko zanurkować na dużą głębokość. W grze znalazło się miejsce dla kilku prawdziwych łamigłówek, nad którymi spędzimy długie minuty. Czasem są to zagadki przestrzenne. Na przykład, aby dostać się do wysoko położonego przejścia, musimy podciągnąć w okolice tratwę. Problem w tym, że nie da się jej przeciągnąć nad kamiennymi pomostami, zanurzonymi częściowo w wodzie. Trzeba więc spuścić wodę, przeciągnąć tratwę pod pomostami i znowu odkręcić kurki. Jeśli dobrze wycelowaliśmy, tratwa znajdzie się w odpowiednim miejscu. Jeżeli nie, wszystko trzeba powtarzać od początku. Oprócz puzli wymagających zaangażowania całego otoczenia są też zagadki i to klasyczne zagwozdki logiczne, w których trzeba spokojnie przeanalizować otoczenie i znaleźć rozwiązanie problemu. Na ścianach często umieszczone są rysunki, które podpowiadają, jak ustawić dźwignię czy przełączniki w danym miejscu. Czasem mamy do czynienia z jakimś bardziej skomplikowanym mechanizmem, który należy rozgryźć, zanim przystąpimy do działania. Może to być coś tak banalnego jak dźwig, albo złożonego jak system sprzężonych obrotowych przełączników, którymi ustawiamy obrazki, by otworzyć dalszą drogę. Każdy przełącznik przesuwa także dwa sąsiadujące, więc ułożenie wszystkich rysunków w odpowiedniej pozycji może zająć nam długie minuty. Tempo gry w Anniversary jest zupełnie inne niż w Legendzie. Tam zasuwaliśmy do przodu, rzadko zastanawiając się, co robić dalej. Tu działamy powoli, z rozmysłem, dokładnie stawiając kroki. Walk jest niewiele, a czas wypełnia nam bieganie, wspinanie się i rozwiązywanie zagadek. Dokładnie tego oczekiwali odbiorcy. Chcieli gry dłuższej, trudniejszej i skoncentrowanej na odkrywaniu. Dokładnie to dostali. Jak na grę konsolową, a taką jest Anniversary, tworzone z myślą o PlayStation 2, nie mogło obejść się bez licznych dodatków, które odblokowujemy w trakcie zabawy. Twórcy chcieli, aby gracze nawet po ukończeniu głównego wątku mieli co robić. Dlatego umieścili całą masę tajnych pomieszczeń, kryjących nie tylko zapasy pomagające przeżyć, ale także wartościowe artefakty. Zbierając je, odblokowujemy bonusy, nowe ubrania, komentarze dotyczące poszczególnych poziomów, rysunki koncepcyjne i filmy. Dla każdego fana to prawdziwa gratka, ale zwykli gracze, którzy chcą po prostu przeżyć kilka godzin dobrej zabawy, wzruszą na to ramionami. Zdobywanie artefaktów zwykle łączy się z koniecznością opuszczenia głównej ścieżki. Często po zdobyciu skarbu okazuje się, że jedyna droga dalej wymaga od nas cofnięcia się do początku jakiegoś pomieszczenia. Skarbów jest cała masa, a wiele z nich poukrywano naprawdę zmyślnie. Anniversary wykorzystuje dokładnie ten sam program graficzny co Legenda i prezentuje się świetnie. Poruszamy się zarówno po klaustrofobicznych grobowcach, jak i otwartych przestrzeniach. Autorzy włożyli wiele wysiłków w dopracowanie szczegółów, badając dokładnie materiały źródłowe. Dzięki temu każdy poziom ma unikalny, rozpoznawalny klimat, a jednocześnie nie razi sztucznością. Niektóre miejsca, takie jak podziemna jaskinia w Peru czy olbrzymi sfinks, po prostu urzekają swą urodą. Zwłaszcza jeśli do tego przygrywa znajomy motyw muzyczny. Animacja postaci, a także napotykanych istot jest jak zwykle bez zarzutu. Lara porusza się z wyjątkową gracją i przyjemnie patrzy się, kiedy skacze po skalnych występach. Wiecie, o co mi chodzi.